Dzień dobry wieczór. Ósmy etap Giro. Nic ciekawego, czy nic ciekawego? Etap jakby odpoczynkowy. Odpoczynkowy mógł być wczoraj, był dzisiaj. I nie jest to nic takiego nadzwyczajnego, ponieważ po takim wariactwie, jakie oglądaliśmy dzień wcześniej, po tym ściganiu na wietrze, po rekordzie prędkości, najszybszym etapie na Giro w historii, etapie ze startu wspólnego, po kraksach, po wachlarzach, po wcześniejszych etapach, gdzie super trudne ściganie robiła Bora. I wreszcie przed jutrzejszym dniem w Apeninach z finiszem na Roccaraso, gdzie będzie to taki test, drugi test najważniejszy dla faworytów generalki, drugi najważniejszy po Etnie, no to chyba wszyscy musieli złapać oddech. I oddech najlepiej złapał Alex Dowsett z grupy Israel Startup Nation. Ucieczka trafiła. Uciekinierzy mieli swój dzień. Uciekinierzy, tam był też zawodnik CCC między innymi. Ucieczka, to nie jest tak łatwo na wielkim turze zabrać się w taką ucieczkę, trafić w dzień i jeszcze pokonać rywali. Dowsett miał to szczęście, że w ucieczce znalazł się z drużynowym kolegą Mattiasem Brandlem. Oni ewidentnie pojechali bardzo dobrze, właśnie drużynowo, zespołowo we dwóch. Kiedy ucieczka się dzieliła, oni zostali troszeczkę, potem pracą Brandla udało się dogonić to raz, a dwa wypracować Dowsettowi okazję do ataku. I Dowsett, który przypominam wygrywał, świetny czasowiec, rekordzista świata w jeździe godzinnej. Jakby taki zawodnik trochę z niezrealizowanym potencjałem, mam wrażenie, ale ma swój etap na Giro. Ma swój etap na Giro ze startu wspólnego, bo wcześniej błyszczał w czasówce. I co? I ten Dowsett, który jest bez kontraktu, zobaczymy, czy po Giro d'Italia ta sytuacja się rozwiąże i no, będzie miał zapewnioną pracę na przyszły sezon. Zobaczymy, czy w drużynie z Izraela, czy w jakiejś innej. On jeździł wcześniej w Sky, w Movistarze, potem trafił do Katiuszy i z tej Katiuszy jakby naturalnie przeszedł do drużyny z Izraela, bo drużyna z Izraela jest jakby spadkobiercą licencji teamu Katiuszy. Wyglądało w przeszłości, że Dowsett będzie lepszym zawodnikiem, bo w 2013 roku on wygrał czasówkę na Giro w bardzo błyskotliwy sposób, no ale potem gdzieś tam się to troszkę rozmyło, jest dobrym pomocnikiem, te czasówki też nie zawsze jeździ dobrze, no i dzisiaj udało mu się wygrać etap, więc to dla niego wzruszający moment, tym bardziej, że spodziewa się dziecka razem ze swoją małżonką gdzieś na przełomie roku, więc dobrze byłoby, gdyby ten kontrakt miał. Co teraz? No, wszyscy są zaniepokojeni, ponieważ pozytywny wynik testu na COVID miał Simon Yates, który został wycofany z wyścigu oczywiście, miał jakieś niewielkie objawy, niewielką gorączkę. No i zobaczymy, jutro etap, wszystko wskazuje na to, że się odbędzie. Testy na COVID jakby całego peletonu w dniu przerwy, w niedzielę wieczorem i w poniedziałek. Nie tylko peletonu, ale jakby i obsługi drużyn. Drużyna Yatesa, Mitchelton, Scott na ten moment cała jest negatywna, więc to jest ok. I zobaczymy. Jakby nie są takie aż restrykcyjne przepisy, jeżeli chodzi o COVID w Giro jak w Turze, czyli będą wycofywani kolejni zawodnicy i będą wycofywane kolejne osoby z potencjalnymi testami pozytywnymi. Natomiast no, może dojść do tego, że wyścig zmieni się w farsę taką jak na przykład Tour de France 98, gdzie ten wyścig, jeżeli dojedzie do końca, nie zostanie przerwany z powodu pandemii, no to na przykład dojedzie do końca, nie wiem, 2/3 peletonu albo pół peletonu, nie wiadomo. Trzymajmy kciuki, żeby w tej kwestii no, nie było jakichś niemiłych niespodzianek. Taki fakt jeszcze wart podkreślenia dzisiaj jakieś drobne problemy miał Jakub Fuglsang, miał defekt na zjeździe, został na około minutę, ale dogonił. No i jeżeli chodzi o jakby rozstrzygnięcia na samym Giro, to tyle. Natomiast korzystając z okazji, że działo się niezbyt wiele, to no, podzielę się takim troszkę kontrowersyjnym przemyśleniem może.
Bo jakby Dowsett właśnie jeździ w drużynie Izrael Startup Nation, drużynie jakby powołanej do życia przez, finansowanej przez milionerów, miliarderów, przedsiębiorców. I ta drużyna jakby buduje pozytywny wizerunek Izraela jako takiego no, przyjaznego miejsca do życia, na wakacje i również jako takiego, no, jak sama nazwa wskazuje, miejsca, gdzie dobrze się robi biznes w branży IT i tak dalej. No i niestety muszę powiedzieć, że jest to kolejna drużyna w zawodowym peletonie, która jakby wykorzystuje, która jest wykorzystywana albo powołana do tego, aby poprawiać wizerunek instytucji, kraju, firm, które są no, nie najfajniejsze. Jakby przyjęło się, że krytykujemy tutaj drużynę z Bahrajnu, bo książę, który jest bezpośrednim inicjatorem i sponsorem tej drużyny, ma na swoim koncie łamanie praw człowieka i strzelanie do ludzi wprost. Wiadomo też, że jakby pieniądze w drużynie z Emiratów Arabskich, to też nie są najfajniejsze pieniądze, ponieważ no, ten kraj również łamie prawa człowieka, łamane są prawa kobiet, prawa wszelkich mniejszości, tak jakby praktykowane są nadal zbrodnie honorowe. A drużyna z Emiratów, drużyna jakby, w której jeździ zwycięzca Tour de France Tadej Pogacar, tak? Więc jedna z najważniejszych drużyn w zawodowym peletonie w tym momencie, no też jest taka no, nie do końca fajna. Astana, gdzie też jest różnie, tak? Te pieniądze pochodzą z różnych dziwnych źródeł. No i wreszcie drużyna z Izraela, gdzie Izrael, który jest no ma konflikt z Palestyną, tak? I bez względu na to, nie wchodząc jakby w politykę, kto zaczął, kto jest winny, dlaczego Izrael tak robi, tak jak robi, no to faktem jest, że państwo Izrael jakby łamie prawa człowieka również. Łamie prawa ludności palestyńskiej w imię jakby obrony swoich tam interesów, ale to jest fakt i jakby kolejny raz, kolejne państwo, które łamie prawa człowieka, jest prezentowane na strojach drużyn kolarskich. I jakby no, wybiela swój wizerunek w ten sposób. Jakby ta cała wizyta Giro d'Italia w Jerozolimie, gdzie Giro zaczynała się w Izraelu, jakby taka była idea, stała za tym, tak, aby poprawić wizerunek Izraela. Izrael również reklamuje się bardzo mocno w Eurosporcie właśnie jako miejsce na city break, a także jako miejsce, gdzie można wystartować na przykład w maratonach biegowych. Kolarstwo jako takie ma problem ze sponsorami. Kolarstwo jako takie nie jest sportem, który jakby może przebierać w firmach czy w sponsorach, którzy finansują. No i podejmowane są decyzje takie, jakie są. Ja nie jestem tego fanem. Myślę, że o tym trzeba mówić, że właśnie pewne źródła finansowania naszego sportu, który wszyscy kochamy, no są nie najfajniejsze, tak? Ineos, który chwilę wcześniej, który przejął sponsorowanie drużyny Sky, drużyna Sky chwilę wcześniej jakby promowała ekologię i walkę z plastikiem w oceanach, jest teraz sponsorowana przez jakby jednego z największych producentów plastików na świecie i tak dalej, i tak dalej. I no cóż poradzić, tak jest i to jest taki troszkę niemiły akcent w tym wszystkim. Nawet jeżeli mamy taką piękną historię jak dzisiaj, to zwycięstwo Alexa Dowsetta. Zostawiam Was z taką myślą. Przed niedzielą, przed górskim świetnym etapem, przed wspaniałą sportową rywalizacją mam nadzieję, no i przed, miejmy nadzieję, dokończonym Giro mimo pandemii, mimo testu na COVID u jednego z faworytów. Tyle na dziś. Zastanówcie się nad tym. Mam nadzieję, że jeżeli będą jakieś komentarze, to będą wyważone, bo to są sprawy jakby wrażliwe dla mniejszości narodowych, tak, dla zwolenników takiej, a nie innej polityki. No fakt jest faktem właśnie, że nie wszystkie pieniądze w kolarstwie są fajne. Tyle ja. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.